odebrany wiosną 2021 roku sygnał wywołał ogromne poruszenie wśród astronomów. Ten sygnał to Fast Radio Burst, czyli szybki błysk radiowy. Zjawisko, które jest jedną z największych tajemnic współczesnej astrofizyki. Szybkie błyski radiowe zarejestrowała sieć radioteleskopów, którego radioteleskop w Piwnicach jest znaczącym ogniwem. Dr Marcin Gawroński z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest jednym z naukowców, który uczestniczył w tym projekcie badawczym. Ich odkrycie zmienia dotychczasową wiedzę o Fast Radio Burst i jest tak znaczące w świecie nauki, że ogłasza je na swoich łamach jedno z najbardziej prestiżowych czasopism – tygodnik Nature. To komplikuje olbrzymią ilość rzeczy, tak? Te odkrycie. To po prostu nie wyjaśnia sytuacji. To mocno gmatwa to, co sądziliśmy. By zrozumieć, jak wielkiego odkrycia dokonała grupa doktora Marcina Gawrońskiego, musimy objaśnić kilka podstawowych kwestii dotyczących badania kosmosu. Wszechświat znany naukowcom to 300 tryliardów gwiazd. To 350 miliardów galaktyk, takich jak Droga Mleczna, której niewielką cząstką w odniesieniu do całego kosmosu jest Układ Słoneczny. Badanie obiektów oddalonych od Ziemi o miliony lat świetlnych wymaga od naukowców niezwykłych narzędzi. Radioteleskop w Piwnicach, należący do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jest jednym z najcenniejszych urządzeń polskiej nauki. A to dlatego, że za pomocą fal radiowych astronomowie mają szansę zobaczyć obiekty, których nie mogą dostrzec za pomocą teleskopu optycznego. Fale radiowe mogą przelecieć przez opłoki pyłu i gazu, fale optyczne na przykład już nie. My możemy obserwować noworodzące się gwiazdy w gęstych obłokach na falach radiowych, czy w głębokiej podczerwieni, zwykłym teleskopem optycznym już nie można. Tak jak zwykła chmura zasłoni nam Słońce, to co o takich o wiele potężniejszych chmurach, w których w środku rodzą się tak wielkie obiekty jak gwiazdy. Cały Wszechświat pulsuje i wytwarza sygnał radiowy. To jak kosmiczna muzyka, której dźwięki odbiera radioteleskop. Następnie mierzy i przetwarza w sygnał, który analizują naukowcy. To Droga Mleczna widziana z teleskopu optycznego, a to widok z radioteleskopu. Im więcej radioteleskopów obserwuje, choć w tym przypadku lepszym słowem byłoby nasłuchuje daną część kosmosu, tym dokładniejszy obraz uzyskują naukowcy. Sieć, do której należy radioteleskop w Piwnicach, ma tak ogromne możliwości, że już teraz badacze mogliby z Ziemi czytać gazetę, którą ktoś zostawiłby na Księżycu. Przy pomocy radioteleskopów astrofizycy obserwują kosmiczne zjawiska oddalone od Ziemi nawet o kilkaset milionów lat świetlnych. Jak to daleko? Jeden rok świetlny to odległość, jaką pokonuje światło w ciągu jednego roku ziemskiego. Wynosi około 9,5 biliona kilometrów. Słońce jest oddalone od Ziemi 150 milionów kilometrów, czyli 8 minut świetlnych. To, co obserwują naukowcy, wydarzyło się w czasie, kiedy na Ziemi nie było jeszcze człowieka. To jest bardzo dobre zobrazowanie, czy my jesteśmy istotni, tak? W sensie, czy ludzkość jest pępkiem wszechświata, tak? Każdego dnia Wszechświat odsłania przed człowiekiem kolejne swoje tajemnice. Szybkie błyski radiowe odkryto stosunkowo niedawno, bo w 2007 roku. Co jest ich źródłem? Jak i gdzie powstają? To pytanie, jakie stawiają sobie naukowcy. Zadanie jest wyjątkowo trudne, bo nigdy nie wiadomo kiedy i w jakiej części nieba pojawi się Fast Radio Burst. To jest typowy fishing expedition, trzeba zarzucić spławik do rzeki i czekać, aż się złapie ryba. Czasami ma się szczęście, czasami nie ma się szczęścia po prostu. W 2020 roku zarejestrowany został pierwszy błysk pochodzący z naszej galaktyki. Źródłem okazał się magnetar. Magnetar to rodzaj gwiazdy neutronowej, która powstała po wybuchu supernowej. To zlepek wyjątkowo gęstej materii. Magnetary nazywane są największym magnesem we Wszechświecie. Ich pole magnetyczne jest 10 trylionów razy większe niż magnesu na lodówce.
Większość astronomów jest zgodna, że szybkie błyski radiowe są wynikiem gwałtownych procesów zachodzących na powierzchni magnetarów. Jednak zarejestrowane dotąd zjawiska były tak daleko od Ziemi, że nie można było ich obserwować za pomocą dostępnych teleskopów optycznych. I o co chodzi w tej całej zabawie z szybkimi błyskami, żeby zobaczyć w końcu na falach optycznych, czym jest ten obiekt, który generuje te błyski. I to było takie, było duże poruszenie, że być może w końcu, jeżeli uda nam się zarejestrować sygnał i uda nam się zarejestrować sygnał przez radioteleskopy pracujące w MODzie, gdzie można właśnie pomierzyć dokładnie pozycję, to w końcu skierujemy Hubble'a, skierujemy Keki, takie duże teleskopy optyczne i zrobimy zdjęcia tego czegoś, co generuje szybkie błyski. To się mogło udać, bo zarejestrowany wiosną 2021 roku szybki błysk radiowy pochodzi z oddalonej od Ziemi o ponad 11 milionów lat świetlnych naszej sąsiedniej galaktyki M81, która jest w zasięgu dostępnych już teraz kosmicznych urządzeń. Jak na początku zobaczyliśmy wynik tego, lokalizację tego obiektu, to jest takie słynne zdanie z Edenu Stanisława Lema, w obliczeniach był błąd, tak? Ponieważ to było brzydkie, natura była złośliwa. Złośliwość natury polegała na tym, że błysk pochodzi ze skupiska starzejących się gwiazd, zwanego gromadą kulistą. Zlokalizowaliśmy ten obiekt w miejscu, gdzie niestety nic nie zobaczymy teleskopami optycznymi, z tego powodu, że tam jest tyle gwiazd, że no nie uda się dokładnie wyizolować tej gwiazdy. Pojawia się też kolejny znak zapytania, ponieważ w gromadach kulistych, jak twierdzą naukowcy, nie rodzą się młode gwiazdy. To jest taki bardzo gęsty system gwiazd, sferyczny, symetryczny, jest sferycznie symetryczny, dlatego się nazywa gromada kulista. Jest bardzo efektowny na zdjęciach, tylko z tymi gwiazdami jest jeden problem. One generalnie, te gromady są bardzo stare. Około 8-10 miliardów lat mają gwiazdy, które wchodzą w skład takich typowych gromad, na przykład w naszej galaktyce. Natomiast magnetary, które mogą emitować szybkie błyski radiowe, są bardzo młode i są aktywne przez kilka milionów lat. To w porównaniu z 10 miliardami wygląda jak ułamek sekundy. Odkrycie szybkiego błysku radiowego właśnie w tej części kosmosu było dla naukowców tak nieprawdopodobne, jakby odkryli, że Mikołaj Kopernik zamiast astrolabium korzystał z teleskopu Webba. Dlatego naukowcy muszą postawić kolejne hipotezy dotyczące źródeł szybkich błysków radiowych, które odkryli w 2021 roku. Albo to, co generuje te błyski, nie jest magnetarem w najbliższej galaktyce, albo magnetary rodzą się też w inne sposoby, o których my nie mamy pojęcia jeszcze, że rodzą się w systemach bardzo starych gwiazd. No, są takie hipotezy, które mogą to tłumaczyć, tylko prawdopodobieństwo tego typu zjawisk jest bardzo niskie i byśmy musieli mieć olbrzymie ilości szczęścia, żeby akurat to się zdarzyło w tym momencie, że my jesteśmy w stanie to teraz, tu i teraz obserwować, tak? Pytanie, co jest źródłem szybkich błysków radiowych pochodzących z galaktyki M81, nadal pozostaje otwarte. Czy mogą być to sygnały wysyłane przez cywilizacje pozaziemskie? Na pewno ten, który my zarejestrowaliśmy, nie, bo pochodzi z takiego miejsca, gdzie nie ma możliwości, żeby nawet istniały stabilne układy planetarne. Ale jeśli mówimy o całej grupie obiektów jako szybkie błyski radiowe, to nie można wykluczyć, że to nie są technosygnatury obcych cywilizacji.